Halo, halo, witamy bardzo serdecznie. Witamy bardzo serdecznie, dobry wieczór. Dobry wieczór wszystkim. Dajcie proszę znać, sprawa techniczna, czy nas widać, czy nas słychać, czy jest ok, czy coś mamy zmieniać. Skomentujcie, jeżeli możecie. Ja tutaj tylko sprawy techniczne zobaczę. I myślę, że będzie wszystko ok. Także dajcie proszę znać. Ja tutaj tylko wspomnę już na początku o jednej sprawie technicznej. Jeżeli oglądacie nas na jakiejkolwiek grupie i po prostu będziecie chcieli coś skomentować, zadać nam pytanie, to jak najbardziej tutaj połączcie się z naszym studio, które widzicie tutaj poniżej, jeżeli chodzi o link. Dzięki temu po prostu w momencie, kiedy będziecie komentowali, zobaczymy, z kim rozmawiamy, a nie tylko gdzieś tam informacje, że użytkownik Facebooka po prostu skomentował. Okej, widzę, że wszystko jest dobrze, świetnie, więc już sobie tylko sprawdzimy. Ja was jeszcze raz witam bardzo serdecznie. Dzisiaj no, mamy kolejną rozmowę, bardzo wartościową rozmowę, z tego względu, że z Agnieszką no, znamy się, można powiedzieć, że też już kilka dobrych lat. Gdzieś tam nasze drogi biznesowo się też krzyżowały, ale naprawdę tutaj ja jestem mega zaskoczony historią Agnieszki. I tak naprawdę tym dążeniem do celu, tą wytrwałością, którą Agnieszka sobą reprezentuje, więc myślę, że naprawdę sporo praktyki, to mega wartościowej praktyki wyciągniecie z naszej rozmowy. Może też powiem o prezencie, no ale w końcu nie byłoby prezentu, jakbym już powiedział, co to będzie, dlatego może za chwilkę. Dlatego Agnieszko, już nie przedłużając, zadam ci od razu pytanie. Bardzo cię proszę, opowiedz kilka zdań o sobie, opowiedz, co takiego się wydarzyło w twoim życiu, że działasz w marketingu społecznościowym, no i ogólnie, że tak powiem, skąd jesteś, kilka może takich prywatnych małych rzeczy, myślę, że na pewno cię też tutaj widzowie chętnie poznają. Jeszcze raz też również witam bardzo serdecznie, dziękuję ci Artur za zaproszenie tutaj do twojego show, bardzo mi miło i słuchajcie, no Agnieszka Sieczkowska-Klimek z tej strony, ja no, mieszkam w Krakowie, także łączę się z wami w tej chwili dzisiaj z Krakowa, ale pochodzę z bardzo małej miejscowości Jedlicze na Podkarpaciu, natomiast tak jak Artur wspomniał, historia moja jest długa, ponieważ mój związek, to tak nazywam, że jestem w związku udanym, stałym, w miarę udanym, tak? Dość udanym, o tak. W związku z branżą, z marketingiem społecznościowym już 18 lat. Dokładnie właśnie we wrześniu, 18 lat temu podjęłam, zarejestrowałam się w pierwszym projekcie, więc śmialiśmy się ostatnio, że mój związek już właśnie osiągnął pełnoletność tutaj z tą branżą. A jak to się stało tak naprawdę, że zaczęłam tą współpracę? Słuchajcie, ja jakby rejestrując się jeszcze na papierze, bo absolutnie nie było żadnych tam formularzy online, do pierwszego projektu ja byłam przekonana, nie znałam w ogóle jakby możliwości tego systemu, chociaż wcześniej studiowałam tutaj w Krakowie zarządzanie i marketing, to podczas 5 lat studiów ani słowa, to były jeszcze takie czasy, że na takim kierunku ani słowa nie padło o czymś takim jak marketing sieciowy, tak? Więc jak w ogóle nie znałam tego systemu i rejestrując się ja po prostu potrzebowałam pieniędzy. Byłam mamą półrocznego dziecka, byliśmy po prostu bardzo, bardzo na wielkim, można powiedzieć, dorobku i potrzebowałam jakichkolwiek pieniędzy, żeby zarobić. Myślałam, że będę sprzedawać kosmetyki i sobie zarobię choćby 50 zł. Taki jakby z tym celem ja podpisywałam ten wniosek. Natomiast szczęście, opatrzność, czy te wszystkie gwiazdy, które nad nami czuwają, spowodowały, no, pewna osoba wyjaśniła mi, jakie tutaj są jeszcze możliwości, na czym tak naprawdę tutaj też polega system, ja w jaki sposób można zarabiać, w związku z czym no, ja doznałam po prostu olśnienia, eureki, w ogóle od razu pomyślałam, że wow, to jest coś dla mnie, tak? Ja jestem z dzieckiem, mogę iść na etat, ponieważ on, syn mój, wymagał opieki. Na żadną opiekunkę nas nie było stać. Do żłobka nie mogę dać, ponieważ no, miał tam kłopoty ze zdrowiem, więc stwierdziłam, że jest to najlepszy sposób dla mamy z dzieckiem,
aby być z tym dzieckiem i rozwijać się zawodowo i rozwijać się finansowo, bo o to mi wtedy chodziło. No i tak to się właśnie zaczęło u mnie, jeśli chodzi o współpracę. Okej, czyli tutaj była kwestia właśnie dodatkowego dochodu, taki pierwszy argument, ale powiedz mi, czy jakoś to wyszło gdzieś na studiach, czy może, nie wiem, miałaś rodziców przedsiębiorców? Nie. Ja skończyłam studia i można powiedzieć, że zaraz po studiach zaszłam w ciążę. Odebrałam dyplom, zaszłam w ciążę, o tak to można powiedzieć. Więc tak jak mówię, na studiach zupełnie nie słyszałam tutaj o marketingu. Chciałam zawsze mieć swoją własną firmę, nigdy nie chciałam iść na etat tak naprawdę, no ale tak jak mówię, urodziło się dziecko i musiałam szukać czegoś, aby mieć pieniądze, natomiast w momencie, kiedy ja poznałam ten system, to ja z marszu, można powiedzieć, od razu zobaczyłam w tym ogromną możliwość i potraktowałam to jako własną firmę właśnie, własny biznes, który mi da możliwość rozwijania się i zarabiania pieniędzy. To było, nie wiem, gdzieś tam we mnie, bo jeśli chodzi o to, o przedsiębiorczość na przykład rodziców, to bardzo ich szanuję, bo mnie nauczyli pracować. Mnie z małej miejscowości pochodzę, można powiedzieć, że nawet ze wsi, w związku z czym całe dzieciństwo i młodość to jest dużo różnych też takich prac domowych i polowych, czy polnych, jak to nazwać, tak? Mieliśmy nawet taką mini plantację truskawek, w związku z czym pracować rodzice mnie nauczyli i wytrwałej pracy, natomiast niekoniecznie przedsiębiorczości, tak? Natomiast ja nie chciałam, żeby tak to moje życie wyglądało. I też ten marketing był dla mnie wtedy szansą na to, że ja jednak będę, że będziemy mogli zostać w Krakowie, że nie muszę wracać na to Podkarpacie, że będzie nas stać na to, żeby zostać w Krakowie, nawet jeśli po prostu nie będę właśnie pracować na etat, bo nie chciałam tam wracać, więc miałam tą swoją wizję, że chcę zostać w Krakowie po tych studiach, nie idąc na etat, nie otwierając firmy, marketing sieciowy stał się dla mnie po prostu no, szansą ogromną. Przy czym, tak jak mówię, było, uważam, że byłam tą szczęściarą, że od razu tak poczułam to, że to jest mój biznes. Ja nie patrzyłam, czy jest gdzieś jakiś upline, bo nawet nie wiedziałam, że on tam może być tak i może mi coś pomóc, czy że ma być jakiś system, czy coś. Ja w kwestii matematycznej pojęłam plan finansowy. Stwierdziłam, że wow, zrobimy tyle i tyle obrotów z grupą, to tyle i tyle będzie pieniędzy, w związku z czym no, po prostu robiłam wszystko z tym małym dzieckiem, tak naprawdę, żeby rozwinąć tą swoją organizację, bo traktowałam ją jako swoją firmę. Więc i tak moje życie się potoczyło, że nigdy nie pracowałam na etat, bo jak wtedy związałam się z tym marketingiem sieciowym, szczęściarak to powiedziała. Tak. To mówię, że no nie dane mi było, ponieważ jak już raz poznałam i zobaczyłam, że to wszystko działa, że można wypracować sobie pieniądze również pasywne. Ja bardzo dość szybko tego doznałam, ponieważ z tym małym moim synem Mikołajem, który pewnie nas tutaj słucha, więc pozdrawiam go serdecznie. I też już się wdraża w marketing właśnie. Wtedy miał pół roku, jak ja rozpoczęłam swoją przygodę, teraz już też się wdraża i sam zaczyna budować swoje struktury. Natomiast później, gdy zaszłam w drugą ciążę z córką, ona okazała się być zagrożona i od 6 tygodnia musiałam pozostać w domu, leżeć, nie ruszać się za dużo, wystarczyło w to, że jest jedno dziecko i słuchajcie, ja nie pracowałam wtedy w ogóle. Bo tak jak mówię, jeszcze nie było działań online, tak jak teraz, to jest era przed Facebookiem, przed Zoomami, w związku z czym to jest 2003-2004 rok, więc większość działań zawsze odbywało się w terenie, w realu, tak, na spotkaniach face to face, więc ja, gdy zostałam uziemiona w domu, został owszem telefon, ale również no, była taka moja sytuacja trochę taka bardzo osobista, że jakby wypadłam trochę tak z tej energii biznesowej. I pierwszy raz doświadczyłam właśnie wtedy, że jeśli dobrze coś wypracujemy w tym systemie marketingu, dobrze zorganizujemy swoją strukturę, wyszkolimy ludzi, doprowadzimy też ludzi do tego momentu, że oni już też zarabiają swoje konkretne pieniądze i starają się o to, to nawet jeżeli się coś dzieje, tak jak wtedy w moim przypadku była to zagrożona ciąża i my odpuszczamy, w sensie nie odpuszczamy, bo zostawiamy to, tylko po prostu nie angażujemy się aktywnie, to i tak pieniądze są.
I to był właśnie u mnie ten pierwszy taki potężny klik, że to jest właściwy model biznesowy, który będzie, jest spójny ze mną. Że nie chciałam etatu, nie chciałam kieratu, jakiegoś schematu, bardziej zawsze myślałam o własnej firmie. Natomiast tutaj, w momencie, kiedy ja tą własną firmę mogłam w tym modelu rozwijać, i jeszcze zobaczyłam, że to daje to zabezpieczenie, ten powiedzmy pasyw, tak? W momencie, kiedy coś się dzieje, to będzie też go dawało wtedy, kiedy ja na przykład będę chciała podróżować, a to jest moja pasja, no nie? Kiedy będę chciała po prostu korzystać z tej wolności życia i wolnego zawodu. No i tak to się stało, że właśnie no, po tym pierwszym kliku już później świadomie zawsze pracowałam, no bo tak można rzec, że tak nieświadomie trafiłam do tego marketingu, no tylko po to, żeby, nie wiem, odsprzedać kosmetyk, zarobić na marży, no bo nawet 50 zł było ważne. Natomiast poznając system, no weszłam w to w pełni. Super, tutaj w ogóle fajny już, myślę, że taką fajną wartość, fajny tip można wyciągnąć z tego, co powiedziałaś, bo szczerze ci powiem, że też już kilka lat dobrych działam w marketingu i zauważyłem, że jednak mało osób od razu podchodzi do tego, że to jest ich biznes. To jest raczej na zasadzie wejdę, spróbuję, może ktoś coś zrobi, albo zawsze się mówi, zaproszę dwóch magicznych ludzi, którzy zrobią wszystko dla mnie. Tak, nic nie będę musiał robić. Więc tutaj naprawdę świetny tip już wychodzi z tej twojej pierwszej wypowiedzi, że tak naprawdę w momencie, kiedy bierzemy odpowiedzialność za nasz biznes, że to jest rzeczywiście nasz biznes, to się całkowicie inaczej do tego podchodzi, więc rzeczywiście... Dokładnie tak, Artur. No tak, i to wiesz, i to jest jeszcze, możemy sobie powiedzieć, co to znaczy, no nie, że traktuję to jako swój własny biznes, bo tak jak powiedziałam ostatnio podczas mojej prelekcji na naszej konferencji, że no faktycznie byłam na tyle potrzepana, tak, żeby potraktować to jako swój własny biznes i rozumiem przez to wzięcie właśnie totalnej odpowiedzialności za rozwój tego, to znaczy poświęcenie czasu, że wiem, to wymaga czasu. I czy jesteśmy mamą z dzieckiem, czy ktoś ma etat i robi marketing po prostu równolegle, czy ma jakąś swoją inną firmę i robi marketing też równolegle, network, tak, marketing społecznościowy, to trzeba zawsze sobie zdać sprawę, że na rozwój tej swojej firmy potrzeba czasu i zaangażowania i ten czas trzeba poświęcić i wygospodarować. Tak samo jeśli chodzi choćby o inwestycje, no niektóre i tak w tym naszym modelu biznesowym, marketingu społecznościowym są po prostu znikome, no bo to są zazwyczaj inwestycje po prostu w produkty, które my, nie wiem, i tak używamy dla siebie, bądź potrzebujemy właśnie, żeby gdzieś tam ich zaprezentować, czy tak jak mówię, jakieś telefony, paliwo, jeszcze teraz podczas tej pandemii to w ogóle na paliwo się symbolicznie wydaje, ale jeśli po prostu, nie wiem, czy zainwestowanie w jakiś event, to jest normalne, tak? To jest normalne, tak jak w biznesie, no, swoim, w jakimkolwiek innym coś inwestujesz, tak samo tutaj, w marketingu. I wtedy właśnie zupełnie inaczej też to idzie i nie masz pretensji do świata ogólnie, tak? Jeżeli weźmiesz odpowiedzialność za to, że to jest twój biznes i ty go właśnie, twoja firma, którą ty teraz rozwijasz. Naprawdę już się boję, jak my dzisiaj skończymy, bo jak już na początku jest tyle konkretów. Dlatego tutaj od razu może też przeoczę o tym naszym prezencie. Jeżeli uważacie i po prostu udostępnicie nasz live, napiszecie, dlaczego warto nas oglądać, bo jak widzicie, już się bardzo ciekawie zaczyna, to dla wszystkich osób, które udostępnią ten live, myślę, że na spokojnie do końca tygodnia tutaj wyślemy bardzo ciekawy i wartościowy, w tym wypadku to będzie audiobook, który po prostu będziecie mogli sobie w każdym momencie odsłuchać, który nie tylko u mnie sporo zmienił takiej kwestii myślenia samego o tym, jak robić wytrwale biznes. Myślę, że u ciebie, Agnieszka, też, bo też wiem, że tą książkę czytałaś i kilka osób z naszego otoczenia bardzo chwali naprawdę tą publikację, więc naprawdę to będzie... No ja powiem wam szczerze, że to jest taka audiobook w tym tutaj przypadku, no ale właśnie ta treść, tak, ta książka, to jest książka, która naprawdę może dużo zmienić w życiu i ja pamiętam, że po przeczytaniu jej zupełnie też inaczej spojrzałam na sprawy biznesowe i to nie jest książka dotycząca marketingu społecznościowego. Tak? To jest po bardziej prostu... myślenia mentalnego. Tak, myślenia. Myślenia mentalnego, które doprowadzić może do sukcesu w każdej dziedzinie, również w życiu osobistym.
To się zgadza, super. Agnieszka, w tym momencie jesteś na pozycji dyrektorskiej w firmie, w której działasz, więc no naprawdę tutaj mega wyniki, szczerze gratuluję, bo z tego, co powiem, no, niedawno w sumie się pojawił ten mega awans, o którym było tak głośno, więc serdecznie gratuluję, ale powiedz mi, bo no, właśnie już powiedziałaś, jak długo działasz w marketingu i powiedz mi, czy zawsze było super na zasadzie, nie wiem, z miesiąca na miesiąc leciały awanse, czy może miałaś kiedyś taki, nie wiem, dołek totalny, że a może jednak to nie dla mnie, na początku się tym zachwyciłam, ale może jednak później gdzieś były takie spadki, gdzie pomyślałaś, a może jednak coś trzeba zmienić. Miałaś coś takiego, czy raczej to jest wszystko usłane, że tak powiem, różami? No, do usłania totalnie różami, no to oczywiście no, dużo temu brakuje i myślę, że nikt tak nie miał, nawet z tych największych liderów światowych, aby ta droga na ten szczyt była usłana różami i u mnie też nie była. Natomiast jak, tak jak mówiłam, ja jakby ten model biznesowy wybrałam świadomie do swojego tutaj lifestyle'u i w ogóle sposobu na zarabianie pieniędzy w życiu, ale i tak, wiesz Artur, tak jak wspomniałam, że to tak uważam, że taki związek no nie, z tym marketingiem, to jak w każdym związku, nawet bardzo udanym, to i tak pojawiają się kryzysy albo jakieś ciche dni. Więc też tak bywało, że no, na przykład, nie wiem, wydawało mi się, że już się wypaliłam, tak, bo na przykład pozwoliłam sobie na zbyt osobiste już odbieranie pewnych relacji międzyludzkich. To jest biznes relacyjny i to jest bardzo właśnie też trudne, żeby my dajemy ludziom energię i tworzą się wspaniałe relacje, ale aby też być czujnym, żeby nie pozwolić z siebie wyssać tej energii, którą też wiadomo niektórzy wysysają, więc jakby też takie miewałam czasem nawet, ja już nie mówię o tym, o tych ostatnich tutaj dwóch, trzech latach, tylko na przestrzeni właśnie całych 18, że jakby wydawało mi się, że kurczę, chyba się już zmęczyłam tym, no nie? I tą ciągłym ruchem, ciągłą przygodą, ale to zawsze było tak, że jeżeli już po prostu jakby spuściłam trochę z tonu i trochę po prostu jakby zajęłam się czymś innym, w sensie, że na przykład nawet właśnie poświęciłam się swoim pasjom, znalazłam też dużo, dawałam sobie czas na to, żeby zająć się sobą po prostu, to mi za chwilę już tego brakowało, no nie? Więc jakby tych ludzi, tego ruchu, tego biznesu, więc na pewno, natomiast więc ja się śmieję, że właśnie jak w każdym związku są te takie momenty, kiedy trzeba od siebie trochę odpocząć. Natomiast jeśli same tutaj już też takie sytuacje, że czy wszystko idzie nam dobrze, no nie, moi drodzy, ja nawet ostatnio tak w projekcie, który w chwili organizacji, którą w tej chwili buduję, miałam tak, że no nie wiem, w pierwszym okresie, można powiedzieć, w pierwszym półtorej roku zrobiłam bardzo dobry wynik obrotowy ze swoją strukturą i wydawało mi się, że o wow, no to już właśnie tego Pana Boga za nogi złapałam i w ogóle już w awansie i to taki konkretny, no nie, z konkretną wypłatą. Natomiast no podziało się tak, że na przykład, nie wiem, obrót ze strukturą spadł mi, dajmy na to tam z 90 tysięcy punktów na 30 kilka tysięcy punktów, w związku z czym to jest trzykrotny spadek, tak? Więc no duży, no i co wtedy, no nie? Czy wtedy to oznacza, że nam nie idzie? Oczywiście, że ja wtedy też miałam ogromny kryzys. Był też kryzys osobisty akurat, który miał znaczenie duże. Nałożyło się kilka rzeczy w jednym momencie. Tak, tak, dokładnie. Kilka rzeczy się nałożyło. W związku z tym no, jakby zjechało to w dół. No i też był taki moment, czy kiedy się zastanawiałam, oczywiście, że a może to już nie mój czas, tak, a może to już jednak nie wyjdzie tym razem, ale jeśli jest tak, że ma się przy sobie też ludzi, którzy czuwają nad tobą, czyli mówię zawsze o naszych upline'ach, to po pierwsze. Po drugie, jeśli widzisz, że jesteś w projekcie, nie wiem, który faktycznie rozwija się prężnie i inni ludzie w tym samym czasie robią przyrosty, robią awanse i rozwijają się, no to znaczy, że trzeba sobie to przeanalizować, co się robi, tak? Dlaczego u mnie na przykład spada? Był spadek.
Tak, był spadek, więc no, ja to też zrobiłam tak naprawdę, tylko tak jak mówię, cały czas jakby tutaj i biznesowo, i osobiście to się skumulowały dwie rzeczy, więc i osobiście musiałam siebie tutaj uporządkować, jeśli chodzi o sprawy tam rodzinne. Natomiast tutaj biznesowo jakby też przeanalizowałam działania, które wykonywaliśmy wcześniej, te, które wykonywaliśmy i tych, których było brak. I wtedy z pomocą też tutaj moich upline'ów, zaczynając jakby od nowa trochę inny system pracy, wdrażając odpowiednią standaryzację i usystematyzowanie pewnych działań, no można powiedzieć, że później w rok ten wynik odbudowała. Więc z powrotem nawet trzykrotnie podwyższyliśmy obroty, więc no mówię o tym też dlatego i tak otwarcie, że to się tak może zdarzyć, że nie zawsze jest usłane różami, że są spadki też, na które może mieć wpływ i nasz system pracy, albo jego brak, ale też różne inne sprawy osobiste, ale wtedy w tym momencie zamiast zostawiać tak wszystko, czy myśleć, że to nie działa, warto wrócić do tego, co nas tutaj trzyma, po co mi to, dlaczego ja tu jestem w tym biznesie, do swojej wizji, co mi da ten biznes, przeanalizować wszystko i tak jak mówię, jeśli w tym samym czasie inni ludzie robią przyrosty, to znaczy, że ty też możesz, to znaczy, że ja też mogę, no nie, więc tak do tego wtedy podeszłam i analiza tego, co robiliśmy i wdrożenie pewnych innych działań, usystematyzowanie, jak również energia od nowa zauroczenie tym biznesem, od nowa motyle w brzuchu, więc wszystko poszło dobrze, tak? Także można powiedzieć, że skończyło się to właśnie dość spektakularnym awansem moim w czerwcu i wielu moich osób w strukturze. Zgadza się, super. No tutaj też rzeczywiście kolejny, bym powiedział, kolejna wskazówka, że w momencie, kiedy nie idzie, po prostu zawsze możemy jakby tutaj poprosić o pomoc osoby, które no po prostu działają z nami, więc jak najbardziej to się zgadza, bo myślę, że taka, bym powiedział, gdzieś tam średnia opinia w Polsce o marketingu sieciowym jest dlatego, że właśnie jak się pojawia jakikolwiek problem, to ludzie nagle rezygnują i wtedy okej, to nie działa, nie ma sensu tego robić, a tak naprawdę jest mnóstwo osób, właśnie ty jesteś tego świetnym przykładem, które mają tutaj stabilne efekty. Wiadomo, że jak jest jakiś problem, to można go po prostu rozwiązać. Mhm. Też dobrze powiedziałeś, że to jest no, biznes, na który poświęcamy czas. Czegoś się nowego musimy nauczyć, ale tak jest dosłownie ze wszystkim. Cokolwiek byśmy nie robili, no to i tak się musimy tego nauczyć. I dlatego jakby to wtedy idzie do przodu. Artur, że ci jeszcze wtrącę się właśnie, ludzie bardzo szybko odpuszczają. Niestety, tak? I tutaj, kochani, jak też nas słuchacie, no to dokładnie, no, ja uwielbiam tak, jak ludzie się zapalają właśnie i zaczynają po prostu tutaj się fascynować tym modelem biznesowym, wyznaczają sobie jakiś cel, dajmy na to, nie wiem, niech to będzie, że chcą dojść do pieniędzy 1500 zł miesięcznie i po miesiącu dwóch, po jakichś dwóch, trzech nieudanych spotkaniach, czy ktoś im się wysypał, już odpuszczają, już to nie działa. No, dlatego ludzie nie osiągają tych sukcesów, bo za szybko odpuszczają. Tak, to się zgadza. Bo... Tak, a dokładnie, a nie wolno, bo też często właśnie zdarza mi się takie osoby spotkać. Na początku się człowiekowi wydaje, że nie wiadomo, kto się pojawił w naszej grupie, a później nagle bardzo szybko się okazuje, że no niestety gdzieś tam wytrwałości zabrakło. Odnośnie też tej wytrwałości, powiedz mi, jeżeli chodzi o te efekty, czyli o ten dochód pasywny, o którym się tak bardzo często mówi, ale często się śmiejemy, że dochód pasywny jest jak Yeti, że wszyscy o tym mówią, ale nikt go nie widział, a jednak tutaj pokazujemy, że można totalnie inaczej. Sama dałaś świetny przykład, jak byłaś w ciąży z drugim dzieckiem, właśnie ten dochód pasywny rzeczywiście był, nawet jak nie mogłaś pracować. I powiedz mi w takim razie, jak dużo czasu poświęcałaś na początku na budowanie tego biznesu, a jak poświęcasz dużo teraz? Czy jednak to jest u ciebie wypośrodkowane, czy teraz gdzieś tego czasu poświęcasz mniej, a efekty się po prostu pojawiły, no bo właśnie tutaj w sposób przemyślany zbudowałaś tą grupę. Jak byś mogła się tutaj podzielić tutaj twoją historią w tym temacie? Znaczy powiem tak, jestem na pewno książkowym przykładem, że dochód pasywny w marketingu istnieje. Także, bo doświadczyłam tego też już nieraz.
Natomiast jeśli chodzi o ten czas i właśnie dochód pasywny, to wszystko zależy, co my rozumiemy przez ten dochód pasywny i jakiej wielkości go chcemy osiągnąć. Bo dochodem pasywnym może być też to, że ty, nie wiem, możesz nie pracować 2 tygodnie w miesiącu, a 2 tygodnie pracujesz i cały czas ten dochód jest. Nam się marzy, zazwyczaj ludzie marzą w marketingu o tym, że oni totalnie przestają robić, a dochody i tak są. I wiecie co, nawet też tak można, tylko zależy na jaką skalę rozbudujemy to, do jakiej wielkości organizacji, jak dużo ludzi wyszkolimy pod sobą, jakie oni będą mieli tytuły, od tego tak naprawdę zależy nasz dochód pasywny. I to jest tak jak z ogródkiem, no nie, sadzimy sobie, zaczynamy, wyobraźcie sobie ten ogródek za domem, który zaczynacie organizować, sadzić nasionka, krzaczki, kwiatuszki, no nie, i na początku on wymaga bardzo, bardzo dużo pracy, potem wyrastają już te piękne krzaczki po paru latach i kwiatuszki, no co, i czy my po prostu tak już nic nie musimy tam robić, no musimy ich chociaż podlać, no nie, więc trochę tak właśnie w marketingu też jest, że przynajmniej trzeba coś tam podlać, coś tam dopatrzeć, coś tam skontrolować. Natomiast czy ja poświęcam teraz czasu mniej niż na początku? Muszę powiedzieć, że nawet w projekcie, w którym obecnie jestem, poświęcam go nawet więcej niż na początku. Ale to dlatego, że wszystko zależy, jaką masz wizję, do jakiego stopnia chcesz go rozbudować. Właśnie. Więc już mogłabym przestać, tak jak wielu top liderów na przykład, no nie mogliby przestać i też by kilka pięknych lat, a nawet do końca życia coś im spływało. Ale to zależy od tego, tak jak mówię, od kwoty, do której my chcemy dojść i do wyniku, a przede wszystkim do jakiego momentu chcemy zbudować naszych ludzi w organizacji. Czyli mój cel, tak, jest wypadkową tak naprawdę tych celów moich ludzi, czy pozycji, czy dochodów, do których dochodzą ludzie w zespole. Więc ja akurat pracuję w tym momencie bardzo dużo, ponieważ no, chcę zbudować ludzi w zespole, tak? I moja praca głównie polega na angażowaniu się tam w pomoc tym ludziom, a ja wiem, że z tego po prostu mój wynik wejdzie sam i mój pasyw, no nie, więc to jest tak, że to wszystko zależy do, na jaką skalę chcesz rozbudować, nie? Bo możesz po roku już zluzować, nie? Poza tym, tak naprawdę ja pracuję dużo, bo ja się tylko tym zajmuję, tak? Natomiast nawet jeżeli możesz poświęcać godzinę dziennie, ale regularnie, to też dojdziesz do fajnych wyników, tak? I też będziesz mógł później na przykład, nie wiem, godzinę w tygodniu tylko poświęcać i doglądać. Tak, to też jest chyba związane z kwestią takiego już może nie przyzwyczajenia, ale właśnie takiego lifestyle'u na tej zasadzie, że tak jak sama powiedziałaś, że przez chwilę można sobie zrobić przerwę, ale później gdzieś nam tego brakuje. Ja też osobiście bardzo lubię podróżować i często mam tak, że właśnie jak gdzieś się wyjedzie, nawet człowiek sobie powie, dobra, to te kilka dni jest bez telefonu totalnie albo nawet bez sprawdzenia czegoś, to w ogóle człowiekowi tego zaczyna brakować. Jakby to już jest taki styl życia, że nie wiem, rozmawiamy z kimś, że nie wiem, rozmawiamy po prostu. Dokładnie, zgadza się, więc jakby tu jest jak najbardziej to racja, że to zależy do czego chcemy dojść, do jakiego momentu. Więc, tak jak powiedziałeś, Artur, no bo też wiem, że często wyjeżdżasz. Tak, właśnie to jest fajne w marketingu i nawet ten pasyw można do tego stopnia rozbudować, żeby można spokojnie, bez żadnych obaw, nie wiem, wyjechać na miesiąc, tak? W podróż gdzieś tam do Ameryki, czy pozwiedzać sobie świat i nic się nie stanie, nic, absolutnie nic się nie stanie, tak? Dochód będzie ten sam, wynik zapewne wejdzie ten sam. Więc ja też tak rozumiem ten pasyw, nie? Że ja w tej chwili jestem spokojna, że nawet jeżeli, nie wiem, czy by się coś zadziało, bo to zawsze w dwie strony może się zadziać, czy nagle by mi strzeliło do głowy, że jednak jadę tam gdzieś jadę naokoło Ameryki Północnej i ją zwiedzam, nic się nie stanie. Tak? Mogę za 2-3 miesiące wrócić, mam do czego i myślę, że też struktury są stabilne i tego myślę, że o to przede wszystkim chodzi i tego życzę też naszym słuchaczom, żeby sobie do takiego stopnia właśnie organizacje swoje rozbudowali. Tak, zgadza się, czyli to też jest kwestia
jakby mądrego zbudowania też, można powiedzieć, grupy, ale akurat nam w tym mocno pomaga system pracy, więc też zachęcam do kontaktu późniejszego i z Agnieszką, i ze mną. No i to też jest, jak mówię, kwestia myślenia, dlatego przypominam, jeżeli jesteście aktywni, udostępnicie ten live, to będą, pojawi się u was bardzo fajna niespodzianka od nas, także zachęcam do tego mocno. Powiedz mi jeszcze, Agnieszka, na zasadzie takiej może bardziej obecnej sytuacji, co się teraz dzieje, bo w sumie, no jakby nie patrząc dalej, jest tutaj czas i okres pandemii, no i powiedz mi, jak to się u ciebie zmieniło, bo właśnie też pamiętam, że kiedyś głównie działałaś offline, czyli właśnie na żywo i tak dalej, a teraz bardzo mocno widzę twoich działań sporo właśnie online. Wiadomo, że to też w tym fajnie nam pomaga system, który mamy, ale właśnie jak to u ciebie wygląda pod innym budowaniem, można powiedzieć, struktury, czy zespołu, czy ogólnie własnej grupy? W jaki sposób teraz, nie wiem, rekrutujesz albo zachęcasz osoby do współpracy, jeżeli chodzi właśnie bardziej może to online'owo robisz w tym momencie, czy gdzieś tam pandemia, nie wiem, stworzyła sytuację, gdzie jeszcze było, nie wiem, gorzej pod względem obrotowym, czy raczej nie było takiej sytuacji u ciebie? No wręcz przeciwnie, powiem szczerze. Pandemia spowodowała u nas bardzo duże przyrosty, a właśnie może dlatego, że świat przeniósł się do online. Są zawsze dwie strony medalu, no nie? Tak. I tak, no fakt, ja byłam zupełnie, zresztą wciąż jestem, ani nie techniczna, ani nie jakaś social mediowa, jakby to było dla mnie takie, no, może nie do końca moje, nienaturalne, ja dużo lepiej czułam się właśnie w kontakcie osobistym, w spotkaniach takich na żywo i to uwielbiałam też. I na szczęście, tak, na szczęście tutaj jakby już rok temu na wakacjach, na poprzednich wakacjach jakby no zaczęłam zaprzyjaźniać się z Zoomem i odkrywać to narzędzie, więc... Tak, przy okazji, przepraszam, że ci przerwę, jakby ktoś nie wiedział, to jest taki program do wideokonferencji, gdzie można po prostu w podobny sposób pogadać, jak my teraz z Agnieszką, więc... Dokładnie. Tak, przy okazji tłumacząc, bo myślę, że ktoś też nie zna. Wspaniałe narzędzie właśnie do tego, żeby się spotkać online, zobaczyć się, pogadać i w ogóle. Natomiast więc i też zaczęłam to już wdrażać trochę w zespół, tak? Właśnie, że nie trzeba jechać półtorej godziny na spotkanie, czy w ogóle, tylko można to zrobić z poziomu swojej kanapy, tak? I więc jak przyszła ta pandemia, to jakby to, że możemy spotkać się online, nie było dla mnie nowością i dla, można powiedzieć, większej części mojego zespołu, zwłaszcza tego zaangażowanego. A ponieważ umieliśmy to już robić, tak, na Zoomie, różne prezentacje, czy szkolenia, czy nawet spotkania takie jeden na jeden, my weszliśmy w ten okres kwarantanny bardzo naturalnie. I faktycznie, no po prostu ten schemat, no zainteresować ludzi też nie było trudno, bo akurat ludzie stali się bardziej otwarci. Oni wciąż są dużo bardziej otwarci na takie różne alternatywne metody zarabiania, czy właśnie na coś, co można robić online. I więc my mamy, tak, mamy swój system pracy i trzymamy się pewnej standaryzacji, aczkolwiek oczywiście to nie jest tak, że jest sztywny schemat i zawsze ten tylko i tylko tym i tak z każdym być. Tak ma być, bo w marketingu najważniejsza jest elastyczność i takie indywidualne podejście do każdej osoby. Tego, tak, też nabywamy tego doświadczenia w miarę lat tutaj praktyki. Natomiast faktycznie mamy swój system pracy, który mi bardzo pomógł, usystematyzował wszystkie moje działania i trzymając się jego, mamy określone kroki, tak, jeśli chodzi o prezentację, o kontynuację z każdą nową osobą, o wdrażanie jej w pracę. Również nasza cała społeczność, prawda, ma określone szkolenia przez Zooma czy przez live webinar, więc wszystko można powiedzieć tak naprawdę, nawet takie, jeśli chodzi o spotkania produktowe, też również przenieśliśmy je do online, tak, więc okazało się, że też można to zrobić, łącząc się z osobami po prostu poprzez Zooma i spotykając się z nimi w ich łazience, tak? No, dokładnie. Poprzez Zooma, więc no, tak jak mówię, pandemia pokazała, że faktycznie jest to biznes, słuchajcie, który można robić totalnie online, w związku z czym jest to biznes, który można robić z każdego miejsca na świecie.
Wystarczy, że będziesz miała internet, chociaż oczywiście bardzo cenię sobie spotkania w realu i one są też bardzo potrzebne, one bardzo mocno jakby spajają też zespół, no i oczywiście zawsze dają też efekt taki, no, którego online nie da, czyli jak namacalnego jakiegoś spróbowania choćby produktu. No, ale tutaj, tak jak mówię, pandemia nam pomogła. No zgadza się, rzeczywiście. Tutaj fajnie też zaczęłaś mówić właśnie o produkcie, więc jakby tutaj bym troszeczkę pociągnął ten temat. Zanim do tego przejdę, oczywiście tutaj zachęcam, jeżeli macie jakiekolwiek pytania do nas, czy właśnie bezpośrednio do Agnieszki, zadawajcie je w komentarzach z tego względu, że jak najbardziej będzie czas na to, żebyśmy na spokojnie też wam odpowiedzieli. Powiedz mi właśnie między innymi przez też pandemię, czy tylko przez Zooma, że tak powiem, promujesz produkt, czy masz jakiś taki swój styl zainteresowania produktem? Bo przyznam szczerze, że on naprawdę od ciebie się sporo nauczyłem jakby pomysłów w ogóle i na wyzwania, i na pokazywania produktu w taki sposób, żeby on nie był jakby w jakiś sposób nachalny, żeby on nie był taką typową sprzedażą, której tak naprawdę wszyscy się boją, a my tak naprawdę cały czas sprzedajemy, więc to się zgadza. Czy masz jakiś taki swój styl właśnie zainteresowania produktem, też online'owo, jeżeli już jesteśmy przy tym temacie? Znaczy produktem online'owo, no to na pewno można się z kimś umówić po prostu indywidualnie, nawet żeby mu coś doradzić, powiedzieć co mamy. Produktem też zazwyczaj interesuje ludzi, mówiąc jakieś swoje historie. Znaczy uważam, że takim podstawowym czynnikiem sukcesu też marketingu jest to, żebyśmy przesiąknęli tym produktem, który mamy też, tak? Czyli na pewno wiedza na temat danego produktu. Tak, używanie go, tak? Używanie go po prostu w domu, mieć to, używać, wypróbować, dowiedzieć się tych konkretnych, najważniejszych rzeczy. Mieć również swoje doświadczenia, bo one najlepiej interesują innych ludzi i one najlepiej sprzedają, i doświadczenia, zbierać doświadczenia innych. My mamy dużo różnych grup produktowych, gdzie można zobaczyć różne efekty stosowania produktów, które mamy w ofercie. I nawet tym, tak, takimi zdjęciami, efektami, historiami innych osób możemy zainteresować kolejne osoby. Więc chociaż, tak jak mówię, no mnie też zdarza się po prostu najnormalniej w świecie robić tak zwaną domówkę online, czyli jeśli jest osoba, która nie wiem, nawet ma produkty, czy zaprosi sobie kogoś do domu, a no to to samo co w realu, no po prostu ja tylko jestem na ekranie, a oni są w realu, i jeśli osoba ma produkty, to również namacalnie może je zainteresować nimi kolejne osoby. A online, no to mówię, no korzystać z różnych właśnie narzędzi, takich grup na Facebooku, różnych zdjęć, i swoja historia, swoje doświadczenia najlepiej po prostu działają na osoby. Takie prawdziwe doświadczenia. Tutaj też fajnie zwróciłaś uwagę, że tak naprawdę proste metody są najlepsze, z tego względu, że też mam często pytania, szczególnie od osób początkujących, co ja mam zrobić, żeby zrobić takie i takie zamówienie, jak to w ogóle zrobić, żeby je po prostu zrobić, a to często polega na tym, że no wystarczy je używać, więc no w sumie dlatego tak bardzo ta idea nasza jest prosta, że zamieniamy tylko sklep stacjonarny na internetowy. No bo rzeczywiście tak jest. W momencie, kiedy korzystamy z produktu, no to no nie ma z tym problemu, żeby go kupować często, bo po prostu nam się kończy, więc jak najbardziej te proste metody. I w momencie, kiedy korzystamy, tak, kiedy korzystasz z produktu i nie wiem, czy to jest pasta do zębów, czy to jest kawa, czy to są środki czystości, czy to są perfumy, czy to są produkty do pielęgnacji, jak ich używasz, nimi przesiąkasz, rzeczą naturalną staje się, że o nich potem rozmawiasz. To jest tak, no nie wiem, kupiłam Norma. Tam, słuchaj, w tamtym mięsnym za rogiem jest dobra szynka bez konserwantów i ja tam kupuję, tak, i to jest normalne, że tak komuś powiemy, jak schodzi temat na jakieś, na przykład na dietę, no nie na żywienie. Tak samo później jest naturalne, żeby mówić, no słuchaj, ja tutaj mam dostęp do takich produktów, używam je i one dadzą to i robią to i to, no więc jakby naturalne jest to. Mówię, nie znam nikogo, kto by rozbudował organizację w marketingu społecznościowym, nie używając swoich produktów, których ma, nie? Także
i dzieląc tak, się nim. To jak najbardziej. Właśnie tutaj dlatego nie ma sensu sobie dorabiać jakichś, nie wiem, dodatkowych rzeczy, które nam utrudniają, że musimy od razu mieć wszystkie produkty, bo to nie o to chodzi. Wystarczy sobie z nich korzystać i po prostu o nich mówić. Tutaj wcale nie ma żadnej dodatkowej ideologii, którą trzeba, nie wiem, w jakiś sposób wmawiać i tak dalej. Tym bardziej jak ludzie sobie często to łączą z tym, że może na tym zarobią, to nagle się robi taka blokada na zasadzie, okej, no jak o tym powiedzieć, żeby to wyszło dobrze. A to jest zupełnie niepotrzebna sytuacja, no bo rzeczywiście wystarczy ich używać i po prostu gdzieś tam tak, rozmowy o nich wspomnieć. I naturalnie po prostu wtedy nawet częstować im, masz perfumy, pachnij nimi opowiadaj o nich i na zasadzie podzielenia się dobrą informacją, podzielenia się tym, czym masz. Jeśli masz coś, z czego jesteś zadowolony, to jest takie stare, nie wiem, chińskie przysłowie, czy być może nawet nie chińskie, ale jeżeli masz coś, z czego jesteś zadowolony, to wręcz obowiązkowo tak powinieneś się tym podzielić z innymi. Jesteś zobowiązany do tego, żeby powiedzieć o tym innym. Nie trzymaj tego dla siebie. I tak bym podchodziła, no nie, do tutaj zainteresowania produktem. Tak, zgadza się. Dobrze, Agnieszka, ja pomalutku już będę się kierował ku końcowi, ku ostatniemu pytaniu. Dlatego jeszcze przypomnę, za udostępnienia, za aktywność pod naszym live'em, jak mówię, no będzie ciekawa nagroda wysyłana do końca tygodnia. Cały czas nas ogląda kilkadziesiąt, kilkanaście osób w sumie, jak tak sobie patrzę mniej więcej. I właśnie myślę, że na pewno nas oglądają też osoby, które może się zastanawiają, czy w ogóle spróbować swoich sił marketingu ogólnie społecznościowym, czy w ogóle w branży online'owej. I co byś właśnie doradziła takim osobom? Jesteś już tutaj mega doświadczoną osobą pod tym względem, więc myślę, że tutaj twoja rada na pewno będzie bardzo skuteczna, bym powiedział. Więc no, osoby, które się zastanawiają, co takiego byś im powiedziała? Osobom, które się w ogóle zastanawiają, czy podjąć taką formę biznesu? Tak, dokładnie. No to na pewno doradziłabym, żeby sobie zestawili różne formy, modele biznesowe, tak? Czy to etat, czy to inny biznes tradycyjny, z tym modelem wypisali plusy i minusy. Gdy ja sobie robiłam takie zestawienie, nawet jak mi później jeszcze tak gdzieś tam wróciła ta myśl, żeby może jednak otworzyć swoje biuro turystyczne, bo ja o nim marzyłam podczas studiów, żeby mieć własne biuro turystyczne i gdzieś tam jeszcze po tym, jak już urodziłam córkę, tak, i myślę sobie, no jakby stanęłam jeszcze raz przed tą decyzją, no nie, już tutaj właśnie miałam ten klik, że wow, można dojść do tego pasywu. Tutaj to marzenie z tym biurem, jeszcze te moje po prostu zamiłowanie do podróży. Jak ja sobie to zestawiłam, ile by mnie inwestycji kosztowało to biuro, tak? Ile zobowiązań, ile ryzyka. I to ja mówię o biurze turystycznym, ale to może być każdy inny twój biznes, nad jakim się zastanawiasz. A popatrzyłam na ten marketing, na MLM, tak, na marketing społecznościowy, gdzie tak naprawdę, jak ja to mówię, całą czarną robotę załatwia za nas nasz partner biznesowy, tak? Firma, z którą współpracujemy, czyli załatwia firma. No więc, tak jak mówię, jeżeli rozwijasz sklep internetowy, to masz wszystko załatwione od firmy, tak? Sklep, serwery, płatności, logistykę, wszelkie kwestie prawne, nawet te produkty, tak? Firma zadba, żeby były innowacyjne, wspaniałej jakości, pięknie opakowane. Ty możesz potraktować ten sklep jako swój i zacząć szukać do niego klientów. Ale potraktuj go jako swój, tak jakbyś w niego zainwestował dużo. I więc na pewno takim osobom poradziła, żeby sobie zestawili plusy i minusy. I minusem tak modelu tutaj biznesowego w marketingu społecznościowym jest to, że nie ma od razu pieniędzy, bo trzeba po prostu rozbudować, jeśli chodzi o pieniądze ze struktury, bo nie mówimy tutaj o sprzedaży bezpośredniej, tylko właśnie o z planu finansowego, czyli za obroty organizacji, którą tworzymy. To nie ma tego od razu, więc jeśli jesteś tak osobą gotową na to, żeby zainwestować swój czas w to, ale nie musisz inwestować pieniędzy, tak? Tylko inwestujesz przede wszystkim czas wytrwałą i masz tą wizję na siebie, co ci to da, no to wtedy po prostu na pewno idź w model biznesu marketingu społecznościowego. Jak jesteś osobą, która za miesiąc po prostu, jeżeli nie zarobi 5 tysięcy i się wkurzy, no to lepiej idź na etat, nie, gdzie masz gwarantowane. Natomiast na pewno tutaj też oprócz tego porównania w ogóle tych modeli biznesowych,
jeżeli już mamy wybrać, tak, marketing społecznościowy, na pewno warto wybrać też dobrą firmę, tak, czyli dobry ten, jak mówię, pojazd, który, w którym będziesz się rozwijać, no bo to ma duże znaczenie, tak, jaka to jest firma, jaka jest oferta, to ma bardzo duże znaczenie, czy ta oferta, jak dla mnie zawsze ważne byłoby, żeby to były produkty zużywalne, żeby one były mocno rotacyjne, żeby klient musiał po nie wracać, więc ta oferta duże ma znaczenie, jaki ma firma potencjał, czy możesz rozwijać się międzynarodowo z tą firmą, bo w dzisiejszym czasie przy takich możliwościach, jakie daje internet, warto wybrać projekt, który możesz rozwijać międzynarodowo. Tak, zgadza się, bo dzięki temu mamy działanie bez ograniczeń tak naprawdę. Tak. Jeżeli mamy gdzieś tam tylko znajomych, a też w prosty sposób ich można pozyskać, więc jak najbardziej. No właśnie tutaj często też mówimy, rzeczywiście ten minus, o którym wspomniałaś, że no tutaj na początku nauczę pracować bez pieniędzy, żeby później bez pracy zarabiać, więc no tak to jest, ale ten początek to jest jedyna, bym powiedział, taki czas, gdzie zastanawiamy się, znaczy może nie zastanawiamy, ale gdzie to jest nasza próba, czy będziemy to rzeczywiście robić, bo do tego się trzeba przyzwyczaić. No i też często mówimy, że no minusem jest to, że jakby mówi się, że ten model biznesowy jest dla wszystkich, no ale nie każdy tutaj się odnajdzie, no bo wiadomo, część osób lubi poświęcić swój czas na etacie i po prostu na tym zarobić, jak najbardziej to jest okej. Fajne jest to, że tutaj też możemy to na początku spróbować dodatkowo, zobaczyć, czy nam się to będzie podobało, bo jak wspomniałaś, no tutaj idealne moim zdaniem jest to, że my tak naprawdę nie inwestujemy w ten biznes w taki sposób, jeżeli byśmy mieli to biznes stacjonarny, więc to jest, myślę, że mega tutaj wartość i plus, którą właśnie można wykorzystać, no i po prostu sprawdzić, czy nam to odpowiada, czy nam to nie odpowiada. Bardzo dobrze, Artur, powiedziałeś, też zawsze tak mówię, że marketing jest dla wszystkich, ale nie dla każdego. Tak, bo każdy może spróbować, tak? Wszyscy mogą spróbować, wszyscy mogą wejść w ogóle i tak dalej, ale nie każdy będzie na tyle zdeterminowany, aby osiągać tutaj wyniki właśnie przez to, że może za szybko odpuścić, właśnie przez to, że nie potraktuje to jako swój biznes. Ja jeszcze powiem taką jedną ważną rzecz. Ja byłam zdeterminowana, ja nie miałam planu B. Ja jakby wiedziałam, że na etat nie chcę iść, a nawet nie mogę, bo nie miałam co zrobić z dzieckiem. Mój mąż nie zarabiał dużo pieniędzy, to nie miałam takiego komfortu, że mogłam sobie, nie wiem, albo zarabiać, albo nie, ja musiałam zarabiać, tak, więc jakby później, można powiedzieć, ja utrzymywałam rodzinę, w związku z czym nie miałam planu B, więc tak się do tego wzięłam poważnie i zresztą tak cały czas to traktuję, że to jest moja własna firma, bo myślę, że też okoliczności mi to ułatwiły. Natomiast jak ludzie zawsze mają jakieś wyjście, albo ja sobie pracuję na etacie, albo mam tutaj swoją firmę, no i mnie to wkurza, że tutaj to tyle czasu zajmuje, a to też zajmuje po prostu, im więcej działań wykonujesz, tym szybciej będą wyniki, ale jeśli mamy jedno spotkanie na miesiąc, no to też nie możemy oczekiwać, że będą szybko wyniki. Więc nie dla wszystkich, ale nie dla każdego, dla tego, kto ma w sobie na tyle samodyscypliny i tą swoją wizję ma, tak, co mu to da, że będzie wytrwale dążył do celu, który chce osiągnąć. Tak, bo tutaj rzeczywiście przez pierwsze, nie wiem, 2-3 lata możemy się zaangażować bardzo mocno, po to, żeby późniejsze lata, czy nawet tutaj zawsze mówimy, porównujmy to do nawet emerytury, że te 40 lat, żeby żyć spokojnie dzięki temu, że się poświęciliśmy na początku, ale to tak jak mówisz, to się wszystko jakby zbiera do tego, że musimy znaleźć jakby to nasze dlaczego. Czy będziemy to robić, czy to jest dla nas poważne, czy jak się pojawi pierwsza lepsza wymówka, to po prostu odpuścimy, więc to już bardziej pytanie do każdego z was, którzy nas teraz w tym momencie oglądacie. Więc no naprawdę, myślę, że tutaj już sporo wyjaśniliśmy. Ja ci, Agnieszka, bardzo dziękuję, że się podzieliłaś całą swoją historią. Myślę, że tak naprawdę z każdej twojej wypowiedzi można tutaj konkretną wartość wyciągnąć, więc też polecam sobie odsłuchać to kilka razy, bo jak odsłuchujemy kilka razy, to zawsze zapamiętujemy i wpadają nam inne rzeczy. Więc z mojej strony to wszystko, jeżeli chodzi o pytania. Widzę, że na czacie na razie nic się takiego nie pojawiło. Chyba, że u ciebie, ale chyba myślę, że tutaj też nie. Okej, w takim razie nie przedłużając, na spokojnie będzie można sobie odsłuchać ponownie, ewentualnie live'a. Jeżeli jesteście zainteresowani tym, co robimy z Agnieszką, no to po prostu odezwijcie się czy do mnie, czy do Agnieszki tutaj
na Facebooku cały czas aktywnie działamy, więc na pewno nas, że tak powiem, złapiecie i będziemy mogli tutaj wam pokazać kilka ciekawych możliwości. Także Agnieszka, bardzo ci dziękuję, no i jeszcze oddaję ci chwilkę głos na koniec. No ja też ci bardzo, Artur, dziękuję za zaproszenie, dziękuję wszystkim naszym słuchaczom i oglądającym, i słuchającym. Mam nadzieję, że właśnie wyciągnęliście sobie coś tutaj dla siebie. Tak jak mówię, no, najważniejsze trzymać się swojego celu oraz mieć świadomość, że nie wszystko jest usłane różami. Tak jak mówię, granica, taka moja maksyma, granica między niemożliwym a możliwym zależy od determinacji człowieka, więc jeśli jesteś wystarczająco zdeterminowany, aby w tym biznesie odnieść sukces, to nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko można tutaj osiągnąć. Także bardzo dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie, zapraszam do kontaktu, jeśli macie jakieś pytania, również do współpracy. I pozdrawiam serdecznie. Dziękuję, Artur, za zaproszenie. Nie ma sprawy i do usłyszenia. I pozdrawiamy wszystkich oglądających. Pozdrawiamy.